Były już nadzieje, w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat nadzieje na to, że będziemy Kuwejtem Europy, albo Europy Wschodniej, albo Europy Środkowej, albo jeszcze coś innego. Miały być wielkie złoża, takie jak w czasie erupcji w Karlinie, niektórzy najstarsi to jeszcze pamiętają. Miały być różne rzeczy, a okazuje się, że nie ma tego. No właśnie. W jaki sposób się szuka takich złóż, w jaki sposób to wygląda, jakie są te złoża? O tym dziś mam przyjemność rozmawiać z panem magistrem inżynierem Jarosławem Zacharskim z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będziemy tym Kuwejtem w końcu Europy, czy nie będziemy? Pewnie Kuwejtem to nie będziemy. No, znamy swoje miejsce w szeregu. Troszeczkę tych złóż tutaj w Polsce odkryliśmy. Zresztą to nie jest historia od teraz, czy jakaś taka współczesna, ale przecież pamiętamy czasy historyczne. Pewnie będzie też okazja o nich porozmawiać, kiedy na mapie Europy, ale nie tylko Europy, ale i świata byliśmy znaczącym graczem. Tu mówię o końcówce XIX wieku, początku XX. Pewnie też o tym porozmawiamy. No niemniej jednak na tą chwilę no jesteśmy krajem zasobnym w złoża i w tym złoża węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego. No jest tylko pytanie, czy to jest tyle, ile byśmy chcieli, żebyśmy mieli i czy to nam wystarcza. Natomiast... Proszę pana, nigdy nie będzie tyle, ile byśmy chcieli, bo zawsze byśmy chcieli trochę więcej, trochę lepiej. No chcielibyśmy być po prostu bogatsi. No a dlaczego nie jesteśmy, a tego to akurat... No właśnie, to akurat pan wie. To proszę powiedzieć w takim razie, gdzie my mamy w ogóle na terenie Polski złoża ropy naftowej? No wiemy, że na Podkarpaciu tam trochę jest, to jeszcze Łukasiewicz w Bóbrce, tam gdzieś w okolicach budował zarówno, no wydobywał ropę naftową, budował pierwsze rafinerie, no ale to było już ile, 150 lat temu i to jeszcze z kawałkiem. No, wspomniał pan o Łukasiewiczu, no to piękna historia, a warto o tym pamiętać, no bo to były czasy, co prawda, ciężkie dla kraju, no bo to mówimy tutaj o zaborach i wtedy to tego kraju nawet na mapie tam nie było, to raczej była Galicja, no niemniej jednak polscy naukowcy, w tym tutaj Ignacy Łukasiewicz, no jednak walnie przyczynili się do rozwoju przemysłu naftowego nie tylko w kraju, ale i na świecie. No powiedzmy, Łukasiewicz był akurat pionierem, bo to on pierwszy stworzył przemysł petrochemiczny. Dopiero potem inni się o tym dowiedzieli i na podstawie jego prac zbudowali już wielki przemysł, no, na który nie było stać biednej Galicji, chociażbyśmy nie wiem co robili. No ale dobrze, zostawmy czasy te takie bardzo stare, ale powiedzmy w takim razie, gdzie my w Polsce mamy te złoża? Obecnie eksploatujemy w Polsce około 300 złóż gazu ziemnego. 300 złóż? 300 złóż. Nie jest to bardzo, bardzo dużo, nie jest to bardzo mało. No niemniej jednak skala produkcji nie jest aż tak wysoka, jakby się chciało przy tylu złożach, które są obecnie zagospodarowywane. Skala produkcji w kraju to jest około, produkujemy czy eksploatujemy, może tak prędzej powiem, gazu ziemnego około 5 miliardów metrów sześciennych. Ropy jest niewiele, bo jest poniżej miliona ton i jeśli to zestawimy z obecnymi potrzebami, zapotrzebowaniem naszego kraju czy na gaz, czy na ropę, to w gazie nie jest tak wcale źle. Gazu ziemnego mamy około 25% tego, co potrzebujemy w naszym kraju, więc jeszcze raz jakby podkreślę, no z polskich złóż troszeczkę tego gazu ziemnego tutaj do nas przybywa, zostaje. Jeśli chodzi o ropę, no ten procent jest bardzo niewielki. Sam Orlen potrzebuje rocznie do swoich tej rafinerii petrochemii w naszym kraju między 25 a 30 milionów ton, więc ten milion ton, które wydobywamy z naszych złóż, to jest naprawdę niewiele. W ogóle co to jest złoże ropy? Jak to wygląda i jak się tego szuka? I czy można by szukać albo znaleźć więcej? Jeszcze wspomnę może o tych perspektywach, o których pan pytał, bo to też jest istotne i o regionach, w których obecnie się poszukuje czy wydobywa złoża węglowodorów. Tu mówimy oczywiście ogólnie ropa naftowa i gaz ziemny. Wspomniane Karpaty, oczywiście stara prowincja naftowa, do tej pory funkcjonująca, aczkolwiek stosunkowo niewielkim wpływem na całość produkcji w Polsce.
Główne prace i poszukiwacze, i eksploatacja, wydobycie koncentrują się na tak zwanym Niżu Polskim. To jest północna część Modokliny Przedsudeckiej, to są obszary obecnej Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, ale też z pewnością pan wie, słuchacze może niekoniecznie, że oczywiście mamy też złoża głównie ropy naftowej na Bałtyku i tam też ten potencjał ciągle widzimy. Potencjał określany poprzez to, czy jeszcze gdzieś tam kiedyś możemy odkryć kolejne złoża. Więc to są te cztery obszary, które Karpaty, Niż Polski, Pomorze Zachodnie, czyli część jakby tego Niżu i obszar Bałtyku. W tych obszarach po pierwsze szukamy, po drugie też i eksploatujemy złoża. I też, tak jak wspomniałem, w tych obszarach ten potencjał na przyszłość w jakiś sposób widzimy. Jak wygląda takie złoże? No to jest jakaś taka bańka, jest to jakaś, nie wiem, wielka jaskinia, w której się mieszczą te węglowodory. Jak to w ogóle wygląda? Otóż jest to bardzo ciekawe zagadnienie i oczywiście każdy z nas, ja też pewnie gdzieś tam kiedyś, będąc małym chłopcem, jeszcze przed tym, jak troszeczkę w tą geologię naftową wszedłem głębiej, też sobie to w ten sposób wyobrażałem, że... Nie, to znaczy ja sobie tak nie wyobrażam, to jest żart oczywiście. Nie dowiercamy się, nie szukamy pod ziemią jakichś dużych zbiorników, które mają być wypełnione ropą naftową czy gazem ziemnym. Otóż ta ropa naftowa czy gaz ziemny występuje w stosunkowo małych przestrzeniach, które się nazywają porami. Każda skała, nawet czy tego chcemy, czy nie, czy to widzimy gołym okiem, czy nie, czy musimy stosować różnego rodzaju sprzęty specjalistyczne do tego, posiada pewną pojemność w postaci porów. Te pory się czasami ze sobą łączą, czasami nie. Zwykle taka skała, którą określamy jako dobrą skałą zbiornikową, gdzie jest dosyć duża szansa odkrycia i potem eksploatacji złoża, posiada od kilkunastu do nawet 20-kilku% samych porów w skale, objętości skały. Więc w takiej formie te złoża występują. Złoża mogą być, tak jak już tutaj wspomniałem, złożami porowymi, ale wiele z tych złóż też korzystamy z jeszcze innych możliwości występowania gazu czy ropy naftowej w szczelinach, w skałach, bo takie szczeliny też występują. Bardzo łatwo sobie to wyobrazić, patrząc na powierzchnię naszej Ziemi, wiemy, że są jaskinie krasowe chociażby, które są poprzecinane różnymi rodzajami kanałów, szczelin i właśnie w takich miejscach pod ziemią również te zasoby występują. W jaki sposób geolodzy szukają tego? No, na podstawie czego? No, chodzą po tak polu i mówią, o, tu będzie ropa naftowa. A skąd wiadomo, że akurat tu, a nie w innym miejscu? No, oczywiście teraz już jesteśmy troszeczkę w lepszym czasie, w lepszym miejscu, położeniu. No na pewno jakbyśmy wrócili do tych wspominanych tutaj czasów Łukasiewicza. No tak, trzeba by czekać, aż gdzieś wypłynie coś w studni. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Teraz mamy pewne metody. No wiedzę przede wszystkim. Mamy wiedzę, oczywiście wiedzę, którą była przekazywana przez pokolenia. Z tej wiedzy czerpiemy pełnymi garściami, ale nie tylko. Mamy też różnego rodzaju badania. Najczęściej wykorzystywanymi badaniami w poszukiwaniach i potem w eksploatacji są badania geofizyczne. One mają oczywiście, bo to są i sejsmika, i grawimetria, i magnetyka, różne metody, które pozwalają nam rozpoznać ten górotwór pod powierzchnią Ziemi. No i z tego korzystamy. A jak my będziemy wiercili, czym będziemy wiercili? No i właśnie, czy nie nastąpi taka erupcja jak kiedyś w Karlinie? Czyli no kilka problemów naraz. No jak wygląda wieża wiertnicza, to akurat możemy zobaczyć nawet na filmach, którymi dysponuję, ale no poza wieżą wiertniczą jest jeszcze kilka innych rzeczy, które są potrzebne. No na przykład wiercimy albo wyciągając tak zwany rdzeń, czyli dzięki temu poznać można skały, które prowadzą do tej ropy czy gazu, albo też się po prostu puszcza tam tak zwaną płuczkę, mieli się to całe złoże, czyli inaczej wszystko wypływa tak jako błoto, a geolodzy mówią, o, dobrze, dojedziemy do tam iluś set albo tysięcy metrów i tam będzie ropa.
Otóż bardzo pięknie tam. Ja już w zasadzie tutaj niewiele mam do dodania, O, panie masz. redaktorze. No, natomiast oczywiście to są te metody, które pan wspomniał, czyli do złoża węglowodorów dobieramy się metodami wierniczymi oczywiście. Stosujemy duże urządzenia, które mają od kilkunastu do czasami kilkudziesięciu metrów takie wieże wiernicze. Wiercimy świdrami, to nie są wiertła, tylko w wiertnictwie się to nazywa świdy. One są zbudowane obecnie bardzo często ze spieków takich diamentowych, które No tak. pozwalają nam uzyskać odpowiedni postęp, no i przede wszystkim to zgłębić tą skalę. Mamy nawet tutaj w naszym kraju, to warto o tym mówić, mieliśmy nawet swego czasu tutaj kilka lat temu pewne rekordy biliśmy przy okazji tak zwanego boomu łupkowego właśnie w postępie wiertniczym, stosując nowoczesne sprzęty i metody i przy okazji nowoczesne koronki, które pozwoliły nam na dziennie postęp na głębokości od poniżej 1,5 kilometra uzyskać aż 900 metrów, więc proszę sobie wyobrazić, czasami można to porównać do tego, ile się męczymy z naszym wiertełkiem, próbując otwór w ścianie pod obraz otwierdzić, natomiast tam te urządzenia, które stosujemy, już są na takim wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, że jesteśmy w stanie nawet te kilkaset metrów dziennie przewiercić, wiercąc dużymi średnicami, wiercąc przy niesprzyjających warunkach oczywiście i ciśnienia, i temperatury, stosując techniki wiertnicze, ale też i tę płuczkę, o której pan tutaj wspomniał, która nam po pierwsze to chłodzi to urządzenie, która wynosi nam urobek, czyli te zwierciny, które tam uzyskujemy w trakcie tego wiercenia. Na podstawie między innymi tych informacji, oczywiście też w trakcie wiercenia obserwujemy tak zwane objawy, czyli widzimy w jakim miejscu, w jakim momencie, w jakiej ilości są możliwe dopływy, powiedzmy, węglowodorów do naszego otworu. I na bazie tego budujemy sobie wiedzę, że otóż dowierciliśmy do horyzontu, który jest specjalnie perspektywiczny. Kiedyś to słyszałem, że przede wszystkim powinna być taka czapa solna, która właśnie nie wypuszcza tych węglowodorów w górę, czyli jak geolog już, znaczy świder wiertniczy, znalazł się właśnie w takiej soli, aha, to pewnie już niedługo będzie ropa albo gaz ziemny. Tak, to jest bardzo typowy, taki podręcznikowy, typowy, tak. Podręcznikowy, raczej chciałem powiedzieć, podręcznikowy typ pułapki, która ma wspaniałe uszczelnienie właśnie chociażby poprzez utwory solne i to, co pod spodem, no, zakładamy, że nie wygenerowała ropa czy gaz ziemny. Ona już później dalej nie miała gdzie wymigrować, przemieścić się, tylko została zakumulowana, uwięziona w tej pułapce podsolnej. Ale to jest jeden z typów. Oczywiście to, co jest dla nas istotne i to, co chcielibyśmy widzieć na różnych materiałach, chociażby geofizycznych, sejsmicznych, to są no, podniesienia, czyli tak zwane struktury pod powierzchnią Ziemi, które mogłyby w taki czy inny sposób zakumulować te węglowodory. Kolejnym typem pułapki są utwory węglanowe, chociażby rafowe, które bardzo łatwo sobie to wyobrazić, mają szczególnie dobre własności petrofizyczne, zbiornikowe, bo jak tam jesteśmy sobie to łatwo w stanie wyobrazić, rafa budowana przez różnego rodzaju organizmy ma szansę pozostawić między sobą różnego rodzaju przestrzenie, pory, a sama w sobie ma bardzo dużą zawartość materii organicznej, która w trakcie różnych procesów geologicznych jest w stanie się przeobrazić w te poszukiwane przez nas węglowodory, ropę naftową. Taki typ pułapek i takie złoża, chociażby wykorzystujące ten potencjał RAF, w Polsce są ciągle wykorzystywane, szukane i w których mamy, chociażby w Dolomicie Głównym na Niżu Polskim, okolice Poznania, Zielonej Góry, tam mamy bardzo dużo złóż takich wykorzystujących te pułapki. Nie tak dawno, kilka lat temu, byliśmy świadkiem, obserwowaliśmy wręcz wyścig wielkich koncernów, że w Polsce będzie metodą szczelinowania, będziemy wydobywali jakieś astronomiczne ilości ropy naftowej. Potem się zrobiła cisza, potem koncerny jakoś, nie wiem, zniknęły. Nikt jakoś nie mówi o tym szczelinowaniu, nikt jakoś nie mówi o tych milionach ton ropy. To jak to jest? No, z pewnością pan tutaj wspomina ten czas, który tutaj nazywaliśmy boomem łupkowym w naszym kraju, on był zapoczątkowany
między 2007, 8, 9 rok, tak. Więc, mniej więcej to trwało do 2015 roku i rzeczywiście wtedy mieliśmy wrażenie w naszym kraju poprzez chociażby to, że sami wielcy tego świata, tutaj wspomnę tylko Chevron, Devon, Marathon Oil, Talisman, ogromne koncerny, były za Exxon oczywiście, były zainteresowane odkryciem ogromnych pokładów gazu czy ropy naftowej w naszych łupkach dolnopalozo-syrurskich czy ordowickich. Otóż no z jednej strony pytanie jest takie, no dlaczego tych firm w tym momencie nie ma i przede wszystkim dlaczego tych odkryć nie ma na taką skalę? No powodów jest z pewnością kilka, no ale jednym z takich najbardziej chyba, który czuję się kompetentny, żeby się tutaj wypowiadać, już poza tym tą całą otoczką legislacyjno-formalną, która w jakiś tam sposób pewnie też utrudniała działalność tutaj tych firm na terenie naszego kraju. No to są aspekty czysto geologiczne. Mogę absolutnie potwierdzić, bo sporo z tych otworów widziałem osobiście, współprojektowałem nawet tutaj na Lubelszczyźnie. Ten gaz w naszych łupkach był, czy ropa naftowa. My to widzieliśmy, nawet testowaliśmy, nawet trochę tu pewnie to się niekoniecznie do informacji publicznej jakby przedarło, że nawet część tych ropy naftowej na Lubelszczyźnie ją wyeksploatowaliśmy i nawet sprzedawaliśmy do polskich rafinerii, ale to były nie na tyle duże ilości, żeby można mówić tutaj o procesie, który zakończy się sukcesem też komercyjnym, więc nie są to takie obszary bogate w te zasoby, o których myśleliśmy, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Warunki są też troszeczkę inne, trudniejsze. Te nasze dolnopaleozoiczne utwory są w wielu miejscach niestety zaburzone, co też nie wpływało pozytywnie na zaplanowanie prac tych chociażby wiertniczych czy poszukiwawczych. Były one głębiej, więc jakby to był cały zestaw elementów, które no, wpływały na to, czy wpłynęły na to, że no, te oczekiwania nie zostały do końca spełnione. Mamy obszary perspektywiczne nadal, które przy sprzyjających warunkach, do których możemy wrócić. Więc z jednej strony to, co zostało przebadane, no nie dało nam koercji. Natomiast z drugiej strony, chociażby też mój instytut włączył się w ten stan, w sposób rozpoznania naszego kraju i są obszary jeszcze, które no predysponują do tego, że jeśli troszeczkę technologia nam pozwoli, troszeczkę też finansów musimy zgromadzić na to, bo to są kosztowne dosyć prace, ale jesteśmy w stanie wrócić do tych obszarów jeszcze. No i tak chyłkiem te wielkie koncerny się wyniosły, pozostały nam marzenia, a tak przy okazji taka ropa to zawsze jest taka brunatna czy brązowa breja, a ten gaz to tak zawsze od razu leci, że można go do kuchenki gazowej wtłoczyć? Bardzo to jest różnie, to też zależy od obszarów i no, pierwsze to, co trzeba powiedzieć, to zależy oczywiście od rodzaju materii organicznej, z której ropa czy gaz ziemny powstaje, bo w różnych środowiskach mamy różną rodzaje tej materii organicznej, ona nam generuje różnego rodzaju węglowodory. Ja może pokażę, mam tutaj akurat za sobą, nie wiem, czy tutaj będzie to dobrze widać. Widać, tak. Tu akurat mam bardzo rzeczywiście ciężką ropę, taką mocno brązową z Wówrki właśnie naszej, która tutaj była już dzisiaj wspominana, ale też tutaj ropa też w Bieszczadach, w okolicach Czarnej, tam nadal jest złoże, które jeszcze eksploatuje jakieś tam wiadrkowe ilości tej ropy naftowej, a tu z kolei mam kondensat, który, no szkoda, że nie mogę się z panem podzielić tej wspaniałym zapachem takiej benzynki, też takie już w takiej formie płynnej, czystej, praktycznie można powiedzieć do ciągnika czy do samochodu można by było to wykorzystać. Więc oczywiście kolory mamy różne, ciężary węglowodorów, ciężar właściwy ropy też się zmienia. To jest uzależnione od rejonu, z którego ta ropa czy gaz może być produkowana i od oczywiście skał, z których to będziemy produkować. No dobrze, że chociaż w ten sposób możemy zachwycić się, podziwiać tą naszą ropą. Dzisiaj dziękuję panu bardzo za rozmowę, za bardzo ciekawą rozmowę. No niestety za zgaszenie naszych oczekiwań, naszych marzeń. Szkoda, proszę pana.
No szkoda, cóż, no ale my jako tu służba geologiczna pewnie i przedsiębiorstwa, które się zawodowo zajmują poszukiwaniem złóż ropy i gazu ziemnego w Polsce, no jednak mają jakieś jeszcze tutaj zadanie do wykonania. Dziękuję bardzo, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.